Chciałbym was zaprosić dzisiaj do wyjątkowego rozważania, ponieważ akurat tak się złożyło, że to dzisiaj jest 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Akurat tak wyszło, że dzisiaj, 19 lutego, mamy dokładnie 550 lat, kiedy się Kopernik urodził we Fromborku, więc świętujemy od rana. Wiemy, że są różne akcje, różne fantastyczne wykłady i inne rzeczy. Frombork dzisiaj jest w centrum świata. Myślę, że bardzo wiele ludzi przyjechało tutaj i będziemy przez rok tę kwestię celebrować. My tu, Fromborczanie, ja jako obywatel Fromborka też mogę tak powiedzieć, hura, bardzo się cieszę, że w tym wszystkim mogę uczestniczyć. Dlatego temat dzisiejszego rozważania nie mógł być inny, jak wstrzymał słońce. Taki temat, hura. I zaproszę was do tekstu, który nie będzie z Kopernika, tak? Tekstu, który znajdujemy w księdze, no właśnie, w której księdze? W której księdze znajdujemy ten tekst? Gdzie jest mowa o wstrzymaniu słońca? Próbuję to przerzucać, ale nie wychodzi, więc chyba będę musiał ręcznie. Czytamy to tak. Księga Jozuego, 10 rozdział, 12 do 14 wiersza. Wtedy Jozue powiedział do Pana: w tym dniu, gdy Pan wydał Amorytów w ręce Izraelitów i rzekł na oczach Izraela: stań słońce nad Gibeonem i ty księżycu nad doliną Ajalonu. Stanęło słońce i zatrzymał się księżyc, aż pomścił lud swoich wrogów. Czy nie jest to zapisane w księdze Jaszar? Zatrzymało się słońce w połowie nieba i nie śpieszyło się, by zachodzić przez cały ten dzień? I nie było więcej takiego dnia ani wcześniej, ani później, żeby Pan wysłuchał prośby człowieka, bo to Pan walczył za Izraela. Panie Boże, chcę Ci podziękować dzisiaj za ten szczególny dzień, dzień, w którym możemy się zbierać tutaj we Fromborku, by oddać Tobie chwałę, by czytać Twoje słowo, by rozmyślać, by widzieć Twoje cuda i by nad nimi wszystkimi, Panie, powiedzieć dzisiaj: niech będziesz błogosławiony, nasz Bóg i nasz Ojciec, teraz i na wieki. Amen. Wybrałem ten tekst, jak myślicie, z jakiego powodu? Jest tutaj mowa o pewnym człowieku, który przed Kopernikiem wstrzymał słońce i no właśnie. I pomyślałem sobie, ten tekst będzie się najbardziej ze wszystkiego nadawał. Pozwólcie, że przywołam też Kohelete. Pierwszy rozdział proroka Kohelety, jak mogę go nazwać, jest pod hasłem Nihil novi sub sole, tak? Czyli nic nowego pod słońcem. On mówi tak: marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem. Jak oceniamy tego naszego Koheletę? Dość pesymistyczny gość. Mówi, że wszystko to marność, kochamy to. Hevel, pamiętacie? Marność, dym, coś, na czym nie można budować. Hevel to obłoki. Piękne są, ale domu na nich nie postawisz, bo są po prostu nicością, są parą. To znaczy hevel. I kiedy Kohelet mówi, że wszystko jest hevel, że wszystko jest marnością, to doskonale to odczuwamy. Bo czegokolwiek byśmy, na czymkolwiek nie chcielibyśmy budować, to wszystko wiemy, że się rozpada, że wszystko się kończy. Że wszystko, co wydawało się takie fantastyczne, powolutku zmierza do jakiegoś rozpadu i staje się czymś, nad czym możemy na koniec powiedzieć: i to też jest marność. Tak powiedział Kohelet. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu? Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jeśli nie znajdzie czegoś, co może być fundamentem, taką twardą podstawą, czegoś, co się nie zmienia? I chcę zapytać was, czy jest coś takiego we wszechświecie?
cichuśko, cichuśko, kościele. Taki baptyzujący kościele. Jest coś. Ma na imię Chrystus Jezus. I to zwiastujemy. Jest ktoś, kto może być fundamentem, ktoś, kto się nie zmienia. Ktoś, kto sam powiedział o sobie, że niebo i ziemia przeminą. Ale Jego Słowo, to co On powiedział, będzie trwało na wieki. My dzisiaj to chcemy powiedzieć. Wszystko przemija. Ciągle się coś kończy. Uroda, wiek, zdrowie. W pewnym momencie wszystko zaczynamy odkrywać jako coś, co już po prostu nie jest takie. Byłem tydzień temu w Tucholi. Od Macieja Górki też przywożę najserdeczniejsze pozdrowienia. Maciuś 30 lat temu we Fromborku przyjął chrzest. I pokazał mi kilka filmów, które nagrał w 93 ktoś. Między innymi z jego chrztu i miałem okazję zobaczyć. Zobaczyłem tam was. Byliście 30 lat młodsi. Zobaczyłem moją córeczkę, która wygląda jak jej córeczka. Zobaczyłem Szymona, który miał wtedy, myślę, 3 lata i wyglądał zupełnie inaczej. Musicie to zobaczyć. Ale zobaczyłem też Czesię, Jadzie Jarosz. Zobaczyłem tych, których już nie ma dzisiaj wśród nas. Zobaczyłem tych wszystkich i pomyślałem sobie, rzeczywiście jest tak, że przeminie. Nie widzimy może tego przemijania, ale to się kończy. Ale jest ktoś, kto nie przemija i kiedy budujemy na nim swoje życie, możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Ten tekst tak mówi. Co człowiekowi przyjdzie z całego trudu, jaki sobie zadaje pod słońcem, co pokolenie wszystko przemija, ale jest coś, co trwa. Wybraliśmy tego, który trwa. Tam jest taka luka w tym cytacie. Pokazać wam, co jest w tej luce. Słońce wschodzi i zachodzi. I na miejsce swoje spieszy z powrotem. I znowu tam schodzi. Przeczytamy to? Zobaczcie to, popatrzcie. Chciałbym zaprosić na to miejsce Andrzeja. Bardzo serdecznie zapraszam, Andrzeju. Dzisiaj mamy kazanie we dwójkę. Andrzeju, wiesz, kiedy czytałem sobie opracowanie do tego tekstu, to używano tego piątego wiersza jako argumentu, że Kopernik się myli. Bo Biblia mówi, że słońce wschodzi i zachodzi. Przewrotnie dzisiaj zaczęliśmy taką pieśnią "Każdy wschód słońca ciebie zapowiada". Czy możesz powiedzieć coś na temat tego, co właściwie odkrył Mikołaj Kopernik? Ja tutaj ci pomogę, tutaj. Jest. Słychać? Słychać. Dobrze. Jakby to powiedzieć? Prosto to jest prawda, to co jest tam napisane. Słońce wschodzi i zachodzi. Taka jest prawda. Taka jest prawda, dlatego że zależy to od punktu widzenia, od punktu obserwacji. I dla naszego codziennego życia na Ziemi to odkrycie Kopernika tak naprawdę takiego wielkiego znaczenia nie ma. Można żyć i myśleć, że tak, słońce się rusza. Słońce wędruje od wschodu ku zachodowi, księżyc też, gwiazdy również. No każdy to może zobaczyć, jak tylko jest pogoda. I to, że my mamy teraz świadomość, zresztą już potwierdzoną w rozmaity sposób, że to my krążymy dookoła słońca i to, co my widzimy, to jest tylko efekt pozorny rzeczywistego obracania się Ziemi i krążenia wokół Słońca, no to jest nasza świadomość, ale na co dzień my tego nie widzimy. My widzimy właśnie to, co nasze oczy pokazują. I ja bym chciał zwrócić uwagę na inną rzecz, bo no, teraz znowu mamy rok obrzydzania wszystkim Kopernika, tak jak 50 lat temu. A to, co mi się w Koperniku najbardziej podoba i to, co w zasadzie i zostaje i jest dla nas cenną wskazówką. Ja lubię Kopernika, to znaczy na tyle, na ile mogłem go poznać, czytając to, co on napisał. Mi się bardzo podoba jako człowiek. I to, co u niego jest cenne i co dla nas może być cenne, dla mnie jest, nie wiem jak dla was,
to jest to, że Kopernik podchodził do wszystkich informacji, które uzyskiwał, ostrożnie. On przecież studiował, on słuchał wykładów różnych astronomów. No, obowiązek miał studiowanie czego innego, ale jeśli chodzi o astronomię, to poznał astronomów w owych czasach, słuchał tego, co mówią, czytał dzieła starożytne. I gdyby, tak jak się często nam zaleca, on pozostał przy tym, co poznał, no byłby owszem uczonym na miarę swoich czasów, wiedziałby wiele o niebie, ale nie poznałby tego dokładniej. Także to, co Kopernik zrobił, taki troszeczkę brak wiary. Owszem, usłyszał, przeczytał, no powinien wziąć to pod uwagę, bo to autorytet mówiły, ale on postanowił to sprawdzić. I o ile to jego odkrycie już teraz spowszedniało, to ta zasada, to jest podstawowa zasada naukowa. Słyszymy coś, poznajemy, stawiamy jakąś koncepcję, trzeba to sprawdzić. To jedna z takich pierwszych prób, przynajmniej zapisanych przez Kopernika, była obserwacja zakrycia gwiazdy Aldebaran przez Księżyc. Moment tego zakrycia został wyliczony na podstawie tej obowiązującej wówczas teorii. I każdy uczony miał obowiązek ją znać. No tyle, że jak wyliczono na podstawie tej teorii moment zakrycia, to on się nie bardzo zgadzał z rzeczywistością. No i dlatego Kopernik postanowił zaproponować swoją teorię. Zresztą też nie do końca ją wymyślił, bo już starożytni Grecy to proponowali. Tylko jak to zwykle bywa, jak ktoś proponuje coś nowego, co odbiega od naszych przyzwyczajeń, to każdy puka się palcem w czoło i mówi, co on znowu wymyślił. Więc Kopernik wziął to jednak pod uwagę, postanowił sprawdzić, czy tak przypadkiem koncepcja starożytnych nie odpowiada rzeczywistości. Tym bardziej, że w czasach Kopernika on nie odkrył, że Ziemia jest kulista. To już wiedziano. To już dawno zauważono, że jak okręt odpływa od portu, zwłaszcza, że to były okręty te żaglowe, więc maszty wystawały dosyć wysoko, to jak okręt odpływa od portu, to najpierw znika okręt, a potem dopiero maszty. Czyli zakrzywienie Ziemi widać. Jak ktoś wątpi, to wystarczy tutaj spojrzeć, jak nam znika mierzeja za horyzontem. Także to wiedziano już wtedy w czasach Kopernika. Ale to, że Ziemia krąży wokół Słońca, no to był pomysł rewolucyjny na owe czasy. Chociaż mówisz, że starożytni już też przewidywali. To znaczy, Arystarch. Tak, były takie propozycje, ale no właśnie każdy mówił, że no, co ty wymyśliłeś? To przecież... Nie trzyma się kupy, a poza tym, no, jak to może tak Ziemia latać, w czym właściwie, no bo ten pojęcie kosmosu też nie było wtedy do przyjęcia, bo no, była Ziemia, nad nią było sklepienie niebieskie, też to każdy widział, gwiazdy potem wędrują, Słońce, Księżyc, więc gdzie ta Ziemia miałaby krążyć? No właśnie. No i... On chyba też mówi o tym, że jest ta sfera gwiazd stałych, ale one tak, już nie są sfera tak gwiazd stałych na kryształowej... Sfera gwiazd stałych pozostała, natomiast Ziemia została przez Kopernika włączona do planet. Ale to rzeczywiście, to była najpierw hipoteza. Kopernik postanowił to sprawdzić. I ja podejrzewam, że to dlatego tak długo trwało. On tak się wahał z publikowaniem swojego dzieła, że z tego sprawdzania mu też wychodziły niezgodności. I podobnie jak starożytni musieli dodać te dodatkowe okręgi, po których poruszały się planety, żeby to odpowiadało obserwacjom, Kopernik też musiał do tych okręgów wrócić. No ale na tyle lepiej mu wychodziły jednak te przewidywania, że postanowił zostać przy swojej koncepcji, a przynajmniej ją opublikować. I właściwie tak, jak on zresztą pisał, do tego namówili go przyjaciele. Także to jest też ta rzecz, którą warto od Kopernika wziąć, że trzeba otaczać się ludźmi, którzy mogą zrozumieć to, co się do nich mówi, starają się zrozumieć to, co się do nich mówi i starają się pomóc, współpracować. Kopernik miał ucznia Retyka i to właściwie dzięki Retykowi to dzieło zostało opublikowane.
Bez Retyka o Koperniku raczej byśmy chyba nie słyszeli. Jak długo on pisał to dzieło? To znaczy, no w sumie to jednak te 40 lat przynajmniej mu to tak, zajęło. Tak się podaje, że 1500, a może 1515, jak zaczął pisać. No coś takiego, to tam będzie. Trudno to ocenić, bo... Czyli może 30, może 40 świadków, lat. Świadków specjalnie nie było, kiedy on zaczął tak naprawdę. Ale to, co najważniejsze, to jego dzieło jest pełne obliczeń. Wtedy było dużo trudniej robić obliczenia niż obecnie. Już nie mówię o komputerach, ale nawet zwyczajne różne funkcje trygonometryczne, które były Kopernikowi potrzebne, to on sobie musiał wymyślić. My się tego możemy nauczyć w szkole, a on to wszystko dopiero wyprowadzał w tym dziele De Revolutionibus. Także na te 6 ksiąg to tylko jedno da się czytać, a pozostałe to są głównie obliczenia, tablice. No właśnie, De Revolutionibus. Znamy to dzieło jako De Revolutionibus Orbium Celestium, ale... To jest ten dodatek, został dodany przez wydawcę, jak to... Wtedy było i teraz jest, że bardzo często wydawcy poprawiają dzieło, żeby się lepiej sprzedawało i żeby nie budziło takich Czyli on oporów. Właściwie chciał, żeby ono się nazywało De Revolutionibus. Tak, to było o obrotach. O obrotach lub rewolucja, bo revolutionibus znaczy po prostu też rewolucję. Czy on był w tym sensie świadomy tego, że on był rewolucjonistą? Nie sądzę. To znaczy z tego, co ja czytałem z pism Kopernika, i z De Revolutionibus, to dla mnie on się jawi jako człowiek, który nie lubi się eksponować i nie przecenia swojej wielkości. Raczej skromna, bardzo życzliwa dla ludzi i taka grzeczna. Grzeczna osoba. Wędrował tutaj po Fromborku 550 lat temu, jeszcze nie, ale 40 lat później już tutaj pracował, generalnie tutaj znaczy, spędził większość życia. Wcześniej to on bywał, no bo jako członek kapituły musiał tu bywać, ale jednak głównie był przy wuju jako lekarz. Dopiero po śmierci wuja Łukasza Wacenrode już osiadł w Koperniku, w Fromborku na dłużej. No Andrzeju, ty jesteś specjalistą od meteorytów, od tego wszystkiego, co spada z nieba na ziemię. No mogę tak powiedzieć. Możesz tak powiedzieć. Mam takie pytanie. Czytaliśmy przed chwilką tekst o jakimś bardzo dziwnym zjawisku. Ja się nie umawiałam z tobą, w ogóle rozmawiamy tak zupełnie spontanicznie. To jest zupełnie improwizowana rozmowa. Coś spadło z nieba, bo tam pamiętasz, taki był wątek, przed chwilką go tutaj mieliśmy. Spadło z nieba coś takiego jak gradobicie, ale jest taka teoria, która mówi o tym, że to mógł być jakiś rój meteorytów, które się pojawiły na Ziemi i zniszczyły tam taką grupę żołnierzy, która napadła. Czy pamiętasz, na Syberii był ten słynny tunguski meteoryt? Mówią o tym, że czy meteoryty mogą wywołać coś takiego, że się będzie po prostu, nie wiem, dzień mógł przedłużać przy takiej dużej ilości spadku meteorytów. W atmosferze one się mogą zapalać i ten pył zostaje, przedłuża dzień. Taka była jakaś koncepcja, konkluzja. Czy słyszałeś kiedyś o takiej wersji, że to jest też możliwe przy meteorycie tunguskim, czy przy tym wydarzeniu, które miało miejsce w 1908 roku? Podobno we Francji zaobserwowano, że dzień trwał trochę dłużej, to znaczy jasność. To znaczy w nocy zrobiło się widno. Po prostu w nocy zrobiło się widno. Eksplozja wyzwoliła tyle pyłu do atmosfery, że ponieważ to był czerwiec, kiedy i tak noce są krótkie i na północ od nas są białe noce, to jak jeszcze dodatkowo doszedł pył atmosferyczny, to niebo rzeczywiście się rozświetliło, no ale to raczej w tych szerokościach geograficznych. Także ja tu bym nie naciągał, że to tak było możliwe tam. To znaczy, jeśli chodzi o Syberię, ale gdyby to wydarzenie miało miejsce gdzieś indziej? To znaczy, nie sądzę, żeby to było, żeby ten efekt wyszedł w okolicach równika. Tam i tak słońce chowa się dosyć głęboko, czy chociażby na terenach Izraela, czy na terenach tej Azji mniejszej. Czyli teoria z meteorytem. To
raczej nie. Natomiast to znaczy, że przedłużyła dzień. Nie, to tutaj pozostawmy to. Tak, ingerencji Pana jako Boga. Ingerencji Pana Boga. Natomiast jest całkiem możliwe, że grad kamieni czy też żelaza z nieba spadł tam na jakieś wojska i poraził. Mogło tak być. Mogło tak być, dlatego że są tam na tym terenie kratery meteorytowe. I są ślady rzeczywiście takiego deszczu meteorytów żelaznych na tym obszarze. Tak. Do tego może jeszcze ewentualnie wybuch supernowej? To nie ma znaczenia. To znaczy... Jakby wybuchło, to dłużej by trwało pewnie. Przy wybuchu supernowej dzień nie może się wydłużać aż tak? Mógłby. Pod warunkiem, że wybuchłaby bardzo blisko i tak rozświetliła niebo, że jakby drugie słońce się pojawiło. Ale ślady takiego zdarzenia by były. No, jak trochę ponad tysiąc lat temu pojawiła się supernowa, to ślad po jej eksplozji ciągle obserwujemy jako mgławicę w gwiazdozbiorze Byka. I, no, wtedy chińscy astronomowie odnotowali pojawienie się gwiazdy, która była widoczna nawet w dzień. To 1054 chyba, ale to nie? Było tak, to było dosyć daleko od nas. Jeżeli by to się zdarzyło rzeczywiście blisko, to jest to możliwe. Jest wtedy, możliwe. Wtedy tak jakby zapaliło się na niebie drugie słońce. Takie zjawisko wystąpiło? Tyle, że no, nie ma... Żadnych notatek. To znaczy nie ma takiej mgławicy, bo gdyby to było w tych czasach historycznych, czyli nawet tam powiedzmy te parę tysięcy lat temu, to ten ślad w postaci mgławicy powinien być na niebie. I to taki dosyć to tak, duży, to 3000 bo to musiałoby być blisko nas. Tak. Takiego śladu nie ma, tego śladu supernowa nie odpada. Więc chyba... Ale meteoryty mogą być. Ewentualnie grad wielkości. Meteoryty mogły razić rzeczywiście wojska i to mogło się zdarzyć. No, z tamtych czasów nie mamy zapisków takich, ale, no nie. Ale jest to jak najbardziej możliwe. Teraz Kopernik przede wszystkim, mówisz, sprzeciwił się pewnemu ogólnemu poglądowi na świat i odwaga jego polega na tym, że on po prostu widział rzeczy tak jak wszyscy inni, ale postanowił sprawdzić, mówisz. To tak i to właśnie dla mnie jest tym przesłaniem, które powinniśmy przyjąć od Kopernika. Przyjmować, wierzyć możemy Bogu i w Boga. Natomiast wszystko inne powinniśmy przyjmować z taką wstępną wiarą, ale sprawdzać. Sprawdzać. I wtedy na tym polega nauka. Także jeżeli ktoś mówi, że trzeba w coś wierzyć, bo nauka tak twierdzi, to kłamie. Nauka, prawdziwa nauka nigdy tego nie zrobi. Nauka jest wykorzystywana też przez ludzi, którzy tak jak Boga wykorzystują do różnych niecnych celów, tak samo i naukę wykorzystują i wtedy próbują nas oszukać przy pomocy nauki. Ale ta prawdziwa nauka wymaga właśnie braku wiary. Wymaga sprawdzania. Niedowierzania. Niedowierzania. Wszystko, co możemy, krytyczne myślenie. Co poznajemy, ale mamy możliwość jakiegoś sprawdzenia, przynajmniej poszukania w innych źródłach, to powinniśmy to robić, bo inaczej będziemy dawać się nabierać. I myślę, że to jest właśnie to, co nam Kopernik pozostawił jako ten wzór do postępowania. Pamiętam, jak przyjechałem do Fromborka po raz pierwszy, na ścianie, tak to koło tego wieży wodnej, na jednej ze ścian było napisane: Kopernik nas oszukał. Pisać sobie ludzie mogą wszystko. Ale prawda jest taka, że on postawił krok, ale wcale nie odkrył prawdy, bo tak naprawdę nie wszystko to, co napisał, do końca jest dzisiaj przez naukę przyjętą. Bo tak, on postawił krok. Bo nauka polega na tym, że kolejni uczeni, kolejne pokolenia po swoich śladach posuwają tę naukę naprzód. I w ciągu tych 50 lat od tej 500. rocznicy Kopernika niesamowicie dużo się zmieniło, także ja jestem szczęśliwy, dziękuję Bogu, że mogłem żyć w tych czasach i to wszystko obserwować, bo to są fantastyczne rzeczy się dzieją. I to wspomnę teraz, byłem na otwarciu wystawy zdjęć miłośników astronomii na wieży. Dzisiaj jest za darmo, potem już będzie płatna. I takie zdjęcia, jakie teraz robią miłośnicy astronomii przy pomocy nawet smartfonów, ale nie, już takich niedużych teleskopów, ale dostępnych dla każdego,
to w czasach, kiedy ja studiowałem astronomię, to uzyskiwano przez największe teleskopy na Ziemi. Także postęp jest niesamowity. Zachęcasz do obserwacji, do robienia zdjęć. Ta nauka rzeczywiście, właśnie to, że nic nowego pod słońce, to jest oszustwo, to nieprawda. To jest prawda. To się tak szybko teraz zmienia, ale właśnie zmienia dzięki temu, że ludzie starają się odkryć coś nowego i im się to udaje. Ich następcy korzystają z tego, co ci poprzedni odkryli i znowu im się udaje posunąć naukę naprzód. Ale są też i fałszywe tropy. Także są fałszywe tropy. Trzeba zawsze wszystkie twierdzenia naukowe weryfikować. Już też w swojej skromnej karierze naukowej, mówiąc w cudzysłowie, też miałem takie przypadki, że wmawiano mi rzeczy, które okazały się nieprawdziwe i tak jak Kopernik, wziąłem do ręki kawałek meteorytu i stwierdziłem, że dlaczego Kopernik nie miał meteorytów, ale ja akurat tym się zajmowałem. Więc stwierdziłem, że to, co mi opowiadają na temat teorii, jak powstały meteoryty, no to z tego kawałka widzę, że to nieprawda. No i po 20 latach okazało się, że miałem rację. Bardzo ci dziękuję, Andrzeju. Bardzo ci dziękuję. Mamy wśród nas jednego z najwybitniejszych znawców w Polsce, jeśli chodzi o meteoryty. Jesteśmy dumni nie tylko, że go znamy, ale że jest u nas, jest z nami. Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję, Andrzeju. Pomyślałem sobie, że dzisiaj może tak troszkę w duchu urodzin Mikołaja Kopernika, żeby nie było. Przypomnę, że rzeczywiście, co prawda Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, ale po studiach w Krakowie, w Padwie, w Bolonii zawędrował i do Olsztyna, był w Elblągu, ale wybrał sobie Frombork jako miejsce, w którym żył, działał, pisał, pracował i wreszcie tu dokonał tego swojego fenomenalnego odkrycia. W tym sensie również odkrycia, które uczyniło z niego bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci na świecie, tak? Najbardziej znaną, najbardziej reprezentatywną. Jeśli chcesz powiedzieć, że jesteś z Fromborka, nie wszyscy będą wiedzieć, ale kiedy powiesz Kopernik, to będą wiedzieć, o kogo chodzi. Bywa więc i w ten sposób. Siostry, bracia, kiedy czytam ten tekst, ten, który właśnie przed oczami mamy, czyli ten tekst, który dotyczy Jozuego i znaleźliśmy tutaj ten fragment, to chcę powiedzieć, ten fragment, który chcę jeszcze przez chwilkę na niego zwrócić uwagę, on się znajduje w takim kontekście. Otóż Gibeonici mieszkali kawaloncik od Jerozolimy. Popatrzcie się na mapę. Oni mieszkali kawaloncik od Jerozolimy. To było, tu jest Gibeon, prawda, tu Jerozolima, tak, a tu Gilga, przepraszam, z której Jozue wyruszył. Jozue został oszukany. To znaczy, wiecie, że Bóg darował temu narodowi ziemię. Nazwał ją tą ziemię ziemią opływającą w mleko i w miód. I była to ziemia obietnicy dla potomków Abrahama. Jozue ją przejął ze swoim wojskiem, przejmował przez pokolenia następne. Ale miał usunąć dotychczasowych mieszkańców, tak czytamy, ale kiedy był sobie w Gilgal, przyszli Gibeonici, mieszkańcy tej ziemi i przebrali się za obdartusów, mieli po prostu zużyte sandały, zużyte ubranie, zużyte bukłaki i suchy chleb i przyszli, powiedzieli, że chcieliby poprosić o to, żeby Jozue został ich sprzymierzeńcem, czy on się zgadza. No oni są po prostu w takiej ziemi. No on się zgodził, później się okazało, że oni byli zaledwie może 10 kilometrów od miejsca, z którego on pochodził. Zrobili taką dużą inscenizację, go oszukali. Ale jak on powiedział, że się zgadza, dał słowo, wypada, żeby tego słowa się dotrzymać. Ale kiedy zorientowali się inni, że Gibeonici poprosili go o pomoc, na Gibeon wyprawiła się drużyna Amorytów, która postanowiła pokazać im, co o nich myślą. I wtedy wydarzyło się coś takiego, że Gibeonici, gdy zobaczyli, że nadciągają na nich wojska z różnych miejsc, z południa głównie, zawezwali Jozuego z Gilgal, powiedzieli: ratuj nas, człowieku, ratuj. Tutaj właśnie ten tekst, który przed chwilką nam mignął. Mieszkańcy Gibeonu posłali do Jozuego i poprosili: uratuj nas. I co zrobił Jozue? Jozue nocą wyprawił się, przez całą noc szedł, żeby uderzyć na te zgrupowanie pięciu miast amoryckich.
I to było tak zaskakujące, że ci Amoryci zostali po prostu zupełnie zaskoczeni. Tutaj czytamy w tym tekście, jeśli pozwolicie, czytamy w tym tekście takie zdanie, że przeraził ich Pan, przeraził ich Bóg, na widok przerazili się, tak? Na widok Izraelitów i Izraelici zadali im ciężki cios w Gibeonie i Jozue ścigał ich drogą wzdłuż wzgórza Bet-Horon i bił ich aż do Azeki i Makedy, a gdy tak uciekali przed Izraelitami po zboczu wzgórza Bet-Horon, Pan rzucił na nich z nieba wielkie kamienie aż do Azeki i poginęli. Więcej ich poległo od gradu kamieni niż od miecza Izraelitów. Ale to nie wystarczyło Jozuemu, bo on stwierdził, że on by chciał zrobić jeszcze coś. Chciałby dokończyć rzecz. Mianowicie stwierdził, że jak już tak rozpoczął tę walkę przeciwko tym Amorytom, to chciałby rzecz dokończyć. I zawołał do Pana Boga tą modlitwą, którą przed chwilką mieliśmy okazję też i czytać, i wysłuchać. Powiedział do Pana Jozue w tym dniu i powiedział przed wszystkimi ludźmi: stań słońce nad Gibeonem i ty księżycu nad dolitą Ajalonu. Siostry, bracia, dzieją się na świecie, mówił nam Andrzej, rzeczy, które są niewytłumaczalne. Mamy pewien problem jako ludzie wierzący. Jak odczytać ten tekst? Dzisiaj, kiedy wiemy, że no, nie jest tak, że Ziemia się kręci wokół Słońca. Używany był ten tekst, tak jak ten tekst Kohelety, jako argument przeciwko Kopernikowi. Żeby powiedzieć, że Kopernik się myli, ponieważ Biblia mówi, że Słońce stanęło w miejscu, bo takie było życzenie Jozuego i Pan Bóg tak zrządził. To, co czytaliśmy przed chwilką u Kohelety, a mianowicie, że Słońce wschodzi i zachodzi. Ludzie brali Biblię do ręki i mówili, w Biblii jest napisane, że Słońce wschodzi i zachodzi. Więc jeśli Kopernik mówi, że Słońce stoi w miejscu, a to Ziemia się kręci, to stoi w opozycji do Biblii. Czy chcę się was zapytać, czy dla was stanowi to dzisiaj jakiś problem, kiedy czytacie ten tekst? Tak się popatrzę na... Jakoś nie widzę, żeby ktoś tutaj mówił. Nie ma płaskoziemców najwyraźniej w zborze. I dobrze. Niech Bóg błogosławi płaskoziemców i niech trzyma ich jak najdalej od nas. Takie błogosławieństwo dla płaskoziemców. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry, bracia, że rzeczywiście rozumiemy kilka rzeczy już dzisiaj, że nie można zaprzęgać Biblii do tego, żeby używać je jako argumentów w sporach między naukowcami. To jest bardzo ważna zasada. Biblia używa swojego języka. Kiedy mówi, że Słońce wschodzi i zachodzi, to niekoniecznie ma na myśli to, co odkrył Kopernik, to, co pewne rzeczy obserwujemy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. Chcę powiedzieć tak, siostry, bracia, dzisiaj mogę tylko uklęknąć przed Bożym Słowem i powiedzieć, nie rozumiem. Ale myślicie, że to komuś przynosi hańbę? Jeśli dzisiaj staję przed tym tekstem i mówię, nie wiem, jak można go wyjaśnić. To znaczy, rozmawialiśmy z Andrzejem, są pewne propozycje. Może supernowa, mało prawdopodobne. Może jakieś jeszcze inne zjawisko, nie wiem. Ale wiem i chcę wam powiedzieć o czymś, co moim zdaniem z tego tekstu wynika. Wiem, że bywa nieraz, że doba jest za krótka. Często. Nie wiem, jak to u was jest. Ale chcę wam powiedzieć, że ta modlitwa bardzo mi się spodobała. Modlitwa Jozuego bardzo mi się spodobała. Chcę się więc z was zapytać, o co się modlisz do Boga? Czy tylko o rzeczy, które są osiągalne? Czy to o takie rzeczy, które są możliwe do spełnienia? Wierzymy, że Pan Bóg jest wszechmogący. Wierzymy także w to, że jako wszechmogący nie jest tylko teoretycznie wszechmogący. Że kiedy mówimy, że On jest wszechmogący, to mamy na myśli, że naprawdę wszystko może uczynić. Wszystko w granicach tego, co sam ustanowił jako prawo. Tak? Bo na przykład nie może zgrzeszyć. Czy może? Nie może. Ponieważ grzech byłby brakiem, tak powiedział święty Augustyn, brakiem dobra. W Bogu nie ma żadnej zmarszki, żadnego zaćmienia, nie ma niczego takiego, co by było brakiem. Dlatego
Czy Bóg może wszystko? Może. Ale ciągle w granicach tego, co uznajemy za prawo, które On sam stwarza, czy które sam tworzy. Bóg jest wszechmogący. Ale to nie znaczy, że tworzy kwadratowe koła czy inne mądre rzeczy. Bóg jest naprawdę wszechmogący i to się nie objawia w mądrych dyskusjach jakichś przemądrzalskich ludzi, ale w naszym życiu. Jego wszechmoc jest zawsze związana z Jego dobrocią. Jego wszechmoc jest zawsze związana z Jego miłosierdziem. Dlatego dzisiaj śpiewaliśmy na wyznanie wiary, że Bóg jest Bogiem miłosiernym i mówi do nas, kto okazuje miłosierdzie, temu będzie okazane miłosierdzie. Wiesz o tym? Jeżeli okazujesz miłosierdzie ludziom, to Bóg okaże tobie miłosierdzie. Dzisiaj Piotr nas wezwał do tego, żebyśmy okazali miłosierdzie chłopom z dużymi butami, takimi nogami, takie 44, 45 i kajaki. I wiem, że możemy to potraktować jako taki jeden z apeli, no wiesz. Kto okazuje miłosierdzie, temu będzie okazane miłosierdzie. To nie są moje słowa. Wierzymy w to, że Bóg jest wszechmogący i wierzymy, że On może zrobić absolutnie wszystko tak, jak chce. Ale wierzymy też, siostry, bracia, że od czasów Kopernika wiele rzeczy uległo zmianie w postrzeganiu nauki. I Andrzej nam tutaj to świetnie wyłożył. Mam nadzieję, że dotarło to też do naszych umysłów, że nauka jest taką sferą, w której nie musimy się bać, stawiać pytania. Wiecie, mówi się o tym nieraz, że protestantyzm właśnie tym się charakteryzuje, że nie boi się stawiać pytań. Bo jeśli coś jest prawdą, to się obroni. A jeśli coś nie jest prawdą, to nie musimy, wiecie, stać za tym murem i mnożyć cytatów biblijnych, ponieważ jeśli coś jest prawdą, to się na pewno obroni. Jeśli coś nie jest prawdą, to się na pewno nie obroni. Bądźmy krytycznie myślący. Tego też uczymy studentów. Bądźcie myślący krytycznie. Nie przyjmujcie wszystkiego, co wam mówią. A ja wrócę do mojego pytania. O co się modlisz? Czy modlisz się o rzeczy, które są możliwe? Czy modlisz się o to, żebyś mógł dokończyć to dzieło, które zostało ci dane? Bo możesz się naprawdę o bardzo różne rzeczy pomodlić. Możesz zawołać do Pana Boga o to, żeby dał ci nowy samochód, nowy dom albo cokolwiek innego, ale to są ciągle rzeczy za małe. Chcę powiedzieć, siostry, bracia. To są wciąż za małe rzeczy. Czy to jest prawda? Bóg chce, żebyśmy pomodlili się o rzeczy naprawdę wielkie. Jozue modlił się o to, żeby zdarzył się cud. Żeby zdarzył się cud. Żeby mógł dokończyć dzieło, które rozpoczął. Prawda? Bóg chciał dokończyć to, co Gedeon rozpoczął. Dlatego tu jest napisane, że Pan wysłuchał prośby człowieka w taki sposób, jak nigdy wcześniej tego nie robił. Ponieważ widział w Jozue i wiarę, i determinację. Bóg chce dokończyć dzieło, które rozpoczął. Ojcowie Kościoła ten tekst często przywoływali, i Ambroży, i Augustyn, żeby powiedzieć, że udało się Jozuemu dokończyć te swoje dzieło, tak jak udało się to dokończyć Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus dokonał największego cudu. On sprawił, że ten dzień, który rozpoczął, się nie kończy. On powiedział, jest rok łaski. I ten rok łaski trwa już 2000 lat, siostry, bracia. To jest jeszcze większy cud niż to, o co się pomodlił Jozue. Chciałbym, żebyśmy mogli rzeczywiście pomyśleć, co Bóg tak naprawdę chce zrobić. Bo to oznacza, że On chce ratować swój lud. On chce dać swojemu ludowi swoje błogosławieństwo. On chce uwolnić swój lud od wrogów. On chce uwolnić każdego z nas od tego, co stanowi dla nas przeszkodę, problem, grzech. Tylko czy wystarczająco mocno chcemy też za to zawojować? Czy chcemy powiedzieć, Panie, nie pozwól, żeby dzień się skończył, dopóki nie dasz mi zwycięstwa?
Bardzo mi się podoba ta modlitwa. Nie rozumiem tego, co tutaj stoi napisane odnośnie tego, że dzień się przedłużył. Wiemy, że mogły zaistnieć różne okoliczności. Mogły zaistnieć takie rzeczy, które spowodowały, że rzeczywiście takie wrażenie odnieśli wojujący. Ale możemy zobaczyć, że to Bóg walczy za swój lud. Tak jest napisane. Pan walczył za swój lud. Wiecie, że kiedy Bóg walczył za swój lud 2000 lat temu, to wciąż o ten lud walczy? Dzisiaj walczy o każdego z nas. Myślisz sobie, że nieraz czujesz się osamotniony, nieraz czujesz się bez siły, nieraz czujesz, że już nie masz jakby zdolności, by zrobić następny krok, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, siostro i bracie, to Pan walczy za swój lud. I On czyni nadzwyczajne rzeczy, nadzwyczajne cuda. On robi rzeczy, których nigdy wcześniej nie zrobił. I się dzisiaj chcielibyśmy pomodlić o to, żeby Bóg zrobił takie rzeczy, jakich wcześniej nie robił. Żeby Bóg darował nam zwycięstwo pomimo wszystkich naszych niedoskonałości, żeby wróg, nasz nieprzyjaciel, którym nie jest żaden człowiek, żeby został pokonany. Chyba niczego bardziej nie chcemy. Chcę się was zapytać. Chyba niczego bardziej nie chcę, niż tego właśnie, żeby wróg został ostatecznie pokonany. Niech Bóg uczyni cud, niech przedłuży dzień, żeby wróg został ostatecznie pokonany. Bo nade wszystko chciałbym, żeby Bóg odebrał chwałę. Nade wszystko chciałbym, żeby Bóg odebrał uwielbienie. Żeby Boga można było dzisiaj znowu radośnie błogosławić i mówić, nikt nie jest tak dobry, tak piękny, tak cudowny jak Ty. Panie Boże, jesteś wszechmogący, ale to nie dlatego, że siedzisz gdzieś tam na wysokim tronie i wszystko możesz teoretycznie, ale jesteś wszechmogący, działasz między nami, przemieniasz nasze dni, dajesz nam zwycięstwo, pozwalasz nam osiągać cele, takie, które normalnie byśmy nie zrobili, bo to Ty sam walczysz za swój lud. Bo to Ty sam jesteś tym, który wzmacnia swój lud. Dajesz nam siłę, byśmy mogli w nocy biec. Dajesz nam siłę, byśmy mogli w dzień zwyciężać. Taki jest nasz Bóg. Chcemy dzisiaj wyjść z tego miejsca z takim głębokim przekonaniem, że Biblia jest księgą pełną cudów. I to jest w niej piękne. I to wszystko, co w niej jest napisane, jest prawdą. Prawdą, której mogę nie rozumieć. Prawdą, której nie potrafię wyjaśnić. Prawdą, która jest niezmienna, a w moim życiu okazuje się, że muszę zmieniać swój sposób myślenia. Nie Biblię. Ale chcę powiedzieć, najbardziej Bogu dziękuję za to, że On zawsze stoi za swoim słowem i jak obiecał, tak spełni. Siostry, bracia, jeśli dzisiaj prowadzisz walkę, jeśli dzisiaj czujesz się zmęczony, jeśli dzisiaj jesteś jak Jozue przekonany, że coś ci się wymyka, że zwycięstwo, które jest na wyciągnięcie ręki, niestety przyjdzie noc i wszyscy uciekną, to chcę, żebyś zawołał, Panie, daj mi osiągnąć cel. Nie pozwól, żeby mi się wymknął z rąk. Daj mi dzisiaj sięgnąć po rzeczy, które naprawdę pragnę. O te, które są zgodne z Twoją wolą. Chciałbym, żebyśmy mogli się w ten sposób pomodlić, żeby Bóg takie rzeczy czynił, bo wiem, że On stoi za swoim słowem. Zapraszam, powstańmy. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za to, że Ty w swoim słowie pokazujesz nam największą prawdę. Prawdę o tym, że nas umiłowałeś i kochasz ponad życie. I prawdę, że chcesz, aby Twój lud był ludem wolnym od wszelkich nieczystości, od wszystkich nieprzyjaciół, ale jednocześnie dajesz nam w ręce oręż, abyśmy to my podjęli walkę, abyśmy to my rozpoczęli ten bój, abyśmy nie siedzieli bezczynnie. Panie, chcemy się dzisiaj uczyć czegoś z tej historii o Jozuem. Chcemy się uczyć, Panie, determinacji, chcemy się uczyć poświęcenia, chcemy się uczyć walki, ale chcemy się uczyć też zaufania do Ciebie. Zaufania, że Ty masz możliwość zrobić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś. Aby Twój Kościół mógł oglądać Twoją chwałę. Abyśmy mogli rozgłosić, że Ty dajesz moc swojemu ludowi i że to Ty sam stoisz za swoim ludem. Panie, dzisiaj chcemy modlić się wspólnie razem. Chcemy prosić Ciebie, Panie, abyś przedłużał nasz dzień. Abyśmy mogli osiągać cele. Abyśmy nie zniechęcali się, nie rezygnowali, nie opuszczali rąk, ale podnosili je do Ciebie i wołali i oglądali Twoje zwycięstwo.
i widzieli, że nie jesteś tylko siedzącym na tronie wszechmogącym Bogiem, ale jesteś naszym Ojcem, który jest zaangażowany w nasze życie, który jest zaangażowany w ten Kościół, w tym Kościele żyje i w tym Kościele odbiera chwałę. Tobie, Wszechmogący, dzisiaj oddajemy cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.